Cześć, jesteśmy na nie tylko przejeździe, ale także dworcu w Tolkmicku. No, to jest taka sama prezentacja, raczej bardzo podobna do tego z dworcem Zdrój, tylko tutaj w Tolkmicku jest tam przejazd. To zaczynamy. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to tutaj, że tutaj są zarośnięte tory, a tutaj są już całkiem ładne. To jest coś, co tak mi się rzuciło w oczy, ale tutaj z tego dachu trochę cieknie, więc ja tutaj może sprzęt zabezpieczymy. Tutaj sprzęt. Dobra, jest. Trochę mi oblało, ale to nic nie szkodzi. Niestety deszcz pada. No, jak widzicie, to jest torowisko. I nie wiem, czy wiecie, ale są tutaj rusztowania na tym dworcu. Wiem, że niby to jest zabytkowy dworzec, ale... Wiecie, jest znak zabytkowy? Ja nie widzę. Ja nie widzę. Bo... Czekajcie, przejdziemy tutaj na kolejny peron. Tutaj mamy peron pierwszy. Bo to się chyba nie zalicza jako peron, nie wiem. Ale tutaj mam peron pierwszy. Też niezadbane trochę, to tutaj farba jest taka zdrapana lekko. Ale no niestety muszę wam powiedzieć, że to jest prawda, bo bardzo podobnie kiedyś wyglądał dworzec w Stawigudzie. Bardzo podobnie. Tylko nie taki zarośnięty. Dobra, przechodzimy drewniane. No i tutaj mamy trzecie torowisko. Niestety tutaj... No, coś tutaj jest. I myślę, że to nie jest przypadkowo ułożone tutaj. No ale dobra, idziemy teraz na przejazd, bo tam też mamy krzyże, zwrotnice i w ogóle. Tam mamy kilka ciekawych rzeczy na tym przejeździe. Przejazd znajduje się na ulicy Portowej. Sprawdzałem na mapach Google. Bo to ja tutaj na mapach Google właśnie tak szukam przejazdów. Tylko ten przejazd, to ja tutaj pamiętam, że jak byłem młodszy, to zawsze chodziłem tutaj po torach i bawiłem się, że jestem pociągiem. Ale tutaj mamy też tablicę z Tolkmickiem, tak samo zniszczona. Ale dobra, idziemy tutaj. Tutaj mamy znak kolejowy. Nie wiem, co on dokładnie oznacza. Chyba, że peron się kończy, ale nie jestem pewien. Bo w Elblągu też mamy taki znak. O! I jeszcze... Nie wiem, na moje możliwości zadam wam to pytanie. Jaki przejazd chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku? No, na końcu wam dam to, bo muszę wymyślić, coś czego nie nagrywałem. Na pewno jeden przejazd to będzie SSP przy Pasłęku. Dam wam ankietę. Jeden przejazd to będzie SSP przy Pasłęku. A drugi przejazd to będzie lotnicze omówienie modernizacji. Zależy co wybierzecie. A jeżeli no, ktoś ewentualnie nie potrafi w ankiecie zagłosować, no to niech tam pisze w komentarzu. Tutaj... Przejdziemy jeszcze na drugą stronę, pokażę wam barierki. Czasami coś jeździ, dlatego... No nie mówię o pociągach, tylko mówię tym razem o samochodach, bo... wątpię, że tutaj coś jeździ, ale mamy tutaj taką barierkę. Muszę przyznać, że wygląda lepiej niż ta na lotniczej, hehehe, dobra. Tutaj mamy znak. Znaki tutaj też są w miarę nowe, przynajmniej te krzyże. Kiedyś one tutaj były takie jakieś... Pożółkłe były, one stare były, strasznie. No więc jeszcze jeden przejazd, którego nie będę nagrywać, bo nie ma sensu. On jest taki sam jak ten. I nie ma przy nim stacji. Jeszcze tylko podejdziemy do tej, do zwrotnicy. No i kończymy ten odcinek. Ja tutaj przysłonię trochę kamerę, żeby mi jej tutaj doszczętnie nie zalało. Niestety tej zwrotnicy nie możemy przesunąć. Sprawdzałem. Przynajmniej na moje możliwości nie mogę jej przesunąć. Ale chyba ona i tak jest zablokowana. Jak sami widzicie, to czerwone to jest blokada.
ale kiedyś tutaj jeszcze stały takie wagoniki, ale już nie stoją. Tego ja już się z wami żegnam. Z tego miejsca zdawał relację Mati08. Cześć.